Witam wszystkich bardzo serdecznie na odcinku z moich ustawień. Prosiliście na streamach, żebym nagrał ustawienia swoje, także w tym odcinku je pokażę, ale jeszcze przed odcinkiem prosiłbym Was o zostawienie łapeczki, subika z dzwoneczkiem oraz w komentarzu, żebyście ocenili ten film. No i przechodzimy do ustawień giereczki. Pełny ekran, full HD gram, tylko teraz jest po prostu pełny ekran w oknie, żeby lepiej się nagrywało. 144 blokada. Choć mam 60 Hz monitor, ale oj tam. Jasność 134. Kontrast interfejsu no na 1. Tutaj to się tym bawię naprawdę. Ciągle mam inne. No na razie mam ten i dwójeczka. Rozdzielczość. Gram na 85 albo 100%. To zależy. Jak mi FPS spadają, to ustawię na 85. Tutaj wszystko na low, tylko odległość zmieniam z dalekiej na średnią, choć tak to praktycznie nic nie daje. To wyłączone, no wiadomo, żeby nie blokowało FPS na 60. Rozmycie, nie wiem czemu było włączone. Wyświetlanie, no to pokazuję Wam ile macie FPS-ów. Direct 11, choć chyba będę się przerzucał już na tą 12, bo podobno jakieś tam update'y wprowadzili i nie powinno już mi crashować. Renderowanie wielowątkowe, no bo mam wielowątkowy procesor. Debugowanie mam wyłączone po prostu. No i język polski. Przełączanie sprintu, nie lubię tego, dlatego mam po prostu na shifcie sprint i sobie shiftem sprintuję. I jak mam domyślny sprint, tak samo mam wyłączony. Sprint przerywa przeładowanie, no to wyłączony. Automatyczne otwieranie drzwi, to się przydaje do niektórych retake'ów, niektórzy grają z tym włączonym, ja akurat biorę z wyłączonym. Przytrzymaj by zamienić, zawsze mi się myliły sloty i coś tam wywaliłem, dlatego mam to wyłączone. Przełączanie celownika, no to nie wiem nawet co to jest, ale wyłączono. To po prostu jak celujesz na kogoś. To się umieszcza znacznik. Automatyczne podnoszenie broni wyłączone, bo syf się bierze do eku. I to jest ustawienie, które każdą apteczkę i każde kewy wam będzie po prawej stronie eku segregowało. Wyzerowanie wyboru budowli. No to racja, że to mam włączone. Turbo odbudowanie, to już chyba każdy ma. Ja grałem dłuższy czas z tą opcją odpaloną, ale czasem jak źle coś zedytowałem, to później miałem dłuższy czas reakcji, dlatego mam teraz wyłączony. To sam łuczek to wyłączone. No i tutaj chyba już nie ma nic. No jak macie kartę GeForce'a, no to możecie to mieć odpalone. Oświetlenie dodatkowe podobno FPS-y tylko zabiera, dlatego jest wyłączone. No i tutaj jednym dotknięciem klikacie E i wam przeszukuje skrzyneczkę, dlatego włączone jak najbardziej. No i co, przejdźmy do kolejnej. Interfejs gry. Rozmiar interfejsu 96%. Liczba obserwujących, no trzeba mieć... Trzeba wiedzieć ile ma się widzów podczas gierki. Celownik. Zdrowie. Co tu jeszcze? No to chyba są takie po prostu standardowe. No to ja mam wszystko włączone po prostu. I mi się tak dobrze gra. Czułość w osi X i Y na 9,5%. Choć grałem na 4,5%. Później zmieniłem na 15,5%, a teraz gram na 9,5%. Czułość celowania 51,5%. Czułość lunety musiałem trochę zmniejszyć, bo zawsze heavy misowałem. Jak miałem na 100%, dlatego mam na 80%. To nieważne. To tak. Albo nie wiem. Latanie przy użyciu myszki, to jest tak i tu wyłączone. Opcje pada. Macie tu moje opcje, raz w życiu padem grałem. Jak ktoś będzie chciał, to sobie zastopuję. Efekty dźwiękowe zawsze mam na 63-65%. Czat głosowy, no to wiadomo. Jakość dźwięku wysoka, słuchawki 3D, bo lepiej się słyszy.
Wizualizację mam wyłączoną, ponieważ wtedy się zmienia dźwięk plus zabiera FPS-y, na przykład w late game'ie. Czat głosowy to nic tutaj, no na przycisk macie tutaj jak ustawić na przycisk. Sposób użycia czatu głosowego i tu aktywacja przyciskiem. Opcje twórcy. O, nawet nie wiedziałem, że taka opcja jest, ale już włączyłem. No i co tutaj mamy? No i tu moje bindy, no to ruch w lewo. To wiadomo, chyba każdy tak samo ma. Skok na spacji, sprint, lewy shift. Automatyczny bieg. Mam na tym koło jedynki, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj wszystko default. Ściana, lewy górny przycisk od myszy. Schody, prawy dolny, podłoga X, dach V, pułapka na T, choć długo miałem na scrollu. Naprawa pod H, ale tego praktycznie nigdy nie używam. Tutaj macie ustawienie, jak scrollem sobie szybko zerować budowlę, czyli tutaj musicie mieć ustawione i tutaj. Pinguję itemki na F5, aktywuję czat głosowy pod scrollem mam po prostu. Co tutaj jeszcze jest? Motka pod L, uśmiej się, no trzeba jakoś opluwać. Przeciwników. Tryb wskaźnika, to nie wiem. No i tutaj mamy standardowe opcje. Nic nie zmienione. Jeszcze burzolot. No i konto. Ankiety dla graczy odpalone, jasne, że tak. Tutaj wyłączone. Wyłączone. Odrzucanie. No to sobie odpalę, bo mam jedno konto połączone, po co ma być pokazane. Pokaż czat, mam włączony. No to sobie wyłączę, widzę już tą opcję. To może być. Tryb anonimowy, nie wiem po co odpalać te tryby anonimowe. Tutaj wyłączone na spokojnie. No i co tu jeszcze wam mogę pokazać? Chyba pokazałem wam wszystko, to tak mi się dobrze gra. Za 18 godzin jest turniej testowy w parach. To ciekawe, bo nie wiem jaki to jest turniej. No ale zobaczmy, może sobie zagramy. Czyli to dzisiaj o 19, bo nagrywam te ustawienia o 1 w nocy, a film będzie o 14 raczej. 14:15, więc pozdrawiam wszystkich z premiery. Pamiętajcie, kod Sandercia w sklepie. I co tu jeszcze mogę pokazać? Profil, wynik. Kegon Tryhard. Lamianek, no, szóste miejsce. Nie wiem od czego to zależy nigdy. Może wy wiecie, więc możecie napisać. Taki mamy dzisiaj sklepik. Proszę bardzo. Koronka, piękny skin. Chłop do niej już nie tak świetny jak ona. Równowaga lotnia. Wizja, tryhardowy straszny kill-off. Ten kill-off jest strasznie głośny, nie polecam go nikomu. Anielica ma strasznie duże skrzydła. No, skin brzydki. Niebiański. Piękne, do top modela przecudowne. Cnota, fajny kill-offik. Malkor. No, taki tryhardowy skin. Daj plecaczek za 200, zawsze spoko. Czujny 800, kosmita najlepszy taniec w grze. Krabik, nie wiem, krabik też polecam. Śnieżne, ale spoko, jest ładne. No i co? Jeżeli odcinek się podobał, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem oraz pamiętajcie, żeby wspierać z kodem Sandercia. Ja się z wami żegnam. Juuu!